Wielbłogie mieszkańcy nowej gwiazdy. Chwała Jemu za to, że zgromadzamy się tu. Już nowej gwiazdy świętują swoje imię. I teraz trzeci werset to wszystko. Niech chwała Jego imię wśród tańców. Niech grają mu na węgli i cytrze. Trzecioje ludzie. Te słowy na jego werda szoptymi. Te bubni, jak mnie lubię, te skandy na lira. Pieśń. Kiedy ja już powiedz gwiazdy. Pieśń nowa, czyli coś nowego, co wychodzi z naszego serca, coś takiego świeżego. Nowe pieśni, świeższe, coś nowego, już muszę się wiedzieć, coś świeże. Coś takiego, my to rozumiemy dosłownie, jako coś improwizowanego. Coś improwizowanego, to jest zupełnie dużo. Tylko coś, jakaś pieśń inspirowana przez ducha, która teraz się tworzy. Pieśni i kwiatka dla nas, które teraz, które mam. No chciałbym, żebyśmy też takiego zrobili. No na rzeczy ogarnęszka to, co będę widziała. Już słyszeliście, jak uwielbialiśmy? Ja uwielbiałam te 15 słów. To był taki, no było trochę takich momentów właściwie dużo, kiedy myśmy śpiewali zupełnie improwizowane pieśni. Nas te są te wiadomo, improwizowane. Okej, okay, so, okej, okay, więc to będzie bardzo proste. Mamy ten pierwszy czas uwielbień, ten czas chwały. I uwielbienie nie musi być skomplikowane. Możemy mieć dwa akordy. Nawet jeden czasami. Dobrze pójdzie. I używając tych dwóch akordów możemy jakieś bardzo proste pieśni na dwóch, jednym, dwóch węgach. No, bo potem niestety jest dwiema akordy, ale na przykład pan możemy stworzyć pieśń uwielbienia. Ja na nas akordy szłowy nie jestem. No, to w takim razie bierzemy cedur i jedur. Cedur i jedur. Oj, aż ty nie mogę tu muzyką zterminować. Thank you.